Cześć, dzisiaj jesteśmy przy Tianzifeng, czyli w miejscu, w którym mieszkam. Znaczy nie mieszkam tutaj niedaleko. Jedziemy dzisiaj na uczelnię, gdyż po pierwsze o 15 jest ceremonia rozpoczęcia roku akademickiego. Po drugie muszę zaopiekować się moją wizą, to znaczy muszę iść do biura wizowego tam na uczelni i zmienić rodzaj wizy. A po trzecie chyba dzisiaj też będę musiała założyć konto w banku, także zapraszam na mój kampus, idziemy. Dobra, jesteśmy już na kampusie, ja właśnie ogarniam wizę, zostało mi jeszcze jakieś 40 minut do oficjalnego otwarcia roku akademickiego, więc mogę sobie tutaj posiedzieć i ponagrywać coś tam dla was. To jest mój uniwersytet, Dunhua University. Ten uniwersytet przez lata, przez naprawdę dużo czasu był kojarzony z tym, że tutaj uczono projektować. Znaczy kierunki typu architektura, projektowanie ubioru, przede wszystkim, ogólnie projektowanie czegokolwiek, było kojarzone właśnie z tą uczelnią. Ale od jakiegoś czasu Dunhua University postawiła na studentów międzynarodowych, to znaczy w tym momencie ta uczelnia oferuje praktycznie każdy kurs w języku angielskim, przez co zarówno studenci kierunków biznesowych, językowych i projektowych też zaczęli się tutaj zjeżdżać z całego świata, między innymi ja jestem tutaj z Polski, ale widziałam ludzi z Zimbabwe, z Meksyku, z innych krajów Europy, z innych krajów Afryki, z Bliskiego Wschodu. Jest naprawdę masa studentów międzynarodowych. Niektórzy studiują język chiński, niektórzy jakiś inny kierunek. Niektórzy studiują po chińsku, inni po angielsku. Niektórzy sami sobie te studia opłacają, a niektórzy, tak jak ja, są na stypendium. Stypendium z różnych źródeł, stypendium rządowe, konfucjańskie i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz. Tak jak mówiłam, niektóre osoby same opłacają sobie studia i właśnie. Ten kampus jest naprawdę wypasiony, co za chwilę wam pokażę. Mamy korty tenisowe, boiska do koszykówki, pełnowymiarowy stadion, no jest tutaj wszystko. Nawet Muzeum Ubioru po tamtej stronie. I no wiecie, to tak w tym momencie wygląda, jeżeli Dunhua University postawiła na studentów zagranicznych, którzy płacą gruby hajs za to, żeby tutaj studiować, no to widać to na tym kampusie, jak tutaj wygląda. Z drugiej strony nie jest to jedyny kampus Dunhua University, to jest jeden z dwóch kampusów, drugi jest w dzielnicy Songjiang, dość daleko od centrum miasta. Ten kampus zajmują głównie studenci językowi oraz studenci międzynarodowi, znaczy studenci, którzy przyjechali z zagranicy. Prawdopodobnie wiąże to się z tym, że studenci z zagranicy chcieliby zobaczyć trochę miasta, więc no, uniwersytet ulokował ich tak w tym kampusie w centrum. Jako że jesteśmy na uniwersytecie artystycznym, albo takim, który kiedyś był z tym kojarzony, z tyłu jest taka oto rzeźba. Nie wiem, co ona przedstawia i wy pewnie też nie wiecie. Tutaj jest biblioteka. Ale nie byłam jeszcze w środku. A tutaj z tyłu mamy korty tenisowe. Po mojej lewej stronie jest boisko do piłki nożnej, a po prawej mamy całą taką ścianę z muralami, za którą znajduje się stadion. Pełnowymiarowy stadion, taki olimpijski, wiecie, z bieżnią, wszystkimi tymi bajerami do skoków dal i tak dalej. Oczywiście w środku też jest stadion piłkarski. A tamten budynek to hala sportowa, ale nie za bardzo mam jak pokazać ją z przodu. I tutaj jeszcze z tyłu za mną mamy boisko do koszykówki, jakby ktoś lubił sobie pograć, to też jest. Tutaj są drogowskazy do różnych miejsc. Tam mamy Jiaoyi Chaoshi, czyli supermarket. Kheji Lou, czyli Science and Technology Building, DE 86112, słyszę, czyli akademiki, numer 1, 8, 10, 11 i 12, DE oraz DR, Canting, czyli stołówki numer 1 i 2 i tu są jeszcze takie inne rzeczy. Nie mogło oczywiście zabraknąć czego? Plakatów propagandowych, tutaj są za mną. Rozwiesili. Tutaj kilka już trochę spadło, pewnie przez wakacje, ale to nic. Dunhua University co roku organizuje też swój Fashion Week, swój własny jakby w obrębie uniwersytetu. W tym roku odbył się on w maju, tu jeszcze plakaty wiszą. O, tak to wygląda. Do tego, z tego co kojarzę, raz na jakiś czas są tutaj takie pchle targi, czyli można sprzedać swoje ciuchy. Albo ciuchy, które się uszyło i zaprojektowało. Z chęcią kiedyś się wybiorę.
A po tej stronie mamy też reklamy Shanghai Rolex Masters. Nie wiem, czy wiecie, ale w Szanghaju co roku odbywa się taki bardzo duży turniej tenisowy. Tutaj mamy czołowych tenisistów na plakacie. Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal i ten to jest chyba Aleksander Zverev, ale ja nie wiem do końca. Chyba tak. Tutaj śpi jakiś kot. Hej! Kici, kici, kici. Wstawaj. Czy on zdechł? Nie, no oddycha. Obudź się. Ojej, ale masz zaropiałe oczy. Nie. Tutaj jest jeszcze taki mini park, ogródek, w którym znajduje się taka chińska altanka. Jest taki chiński dach też po tej stronie. Mam jeszcze trochę czasu, więc opowiem wam trochę o tym, jak wyglądają sprawy wizowe w moim przypadku. Dzisiaj, zaraz po przyjściu tutaj na kampus, musiałam się udać do biura, żeby ogarnąć wizę. A dlaczego? A to dlatego, że przyjeżdżając tutaj do Chin na stypendium, wjechałam na wizę, która upoważnia mnie do przebywania na terenie tego kraju tak naprawdę tylko przez 30 dni. To jest wiza X1. Jeżeli ktoś chociaż trochę ogarnia chiński, to pewnie się domyślił, że X to jest pierwsza litera od słowa xuesheng, czyli uczeń. X1, wiza X1 dotyczy studentów, którzy przyjeżdżają na rok bądź dłużej. W moim przypadku to są 4 lata. Ale wiza X1 upoważnia mnie tylko do 30-dniowego pobytu tutaj i w ciągu tych 30 dni jestem zobowiązana do tego, żeby tą wizę wymienić na tak zwany resident permit, czyli pozwolenie na pobyt stały. Poszłam dzisiaj to wszystko ogarnąć, musiałam mi pokazać swoje dokumenty i jutro o 6 rano czeka mnie medical check, czyli muszę tu przyjść o 6 rano i wszyscy autobusem pojedziemy na badania, aby sprawdzili nasze zdrowie. Są tam takie różne wytyczne, na przykład nie można być w ciąży, więc na pewno sprawdzą, czy nie jestem w ciąży, bo jak ktoś jest w ciąży, to mu nie przysługuje to stypendium. Oczywiście będzie test na obecność narkotyków, bo jest zawsze, więc jeżeli ktoś wybiera się na stypendium, a na przykład lubi sobie zapalić trawę, to nie. To kategorycznie nie, bo was wyrzucą z tego stypendium, więc będą tam oczywiście sprawdzać słuch, wzrok, będzie badanie na krew i tam takie inne standardowe badania, to niestety będzie trwało kilka ładnych godzin, bo ja kiedyś te badania robiłam już do pracy, no to one mi zajęły od rana do, nie wiem, do 13-14, ale to mniej więcej jakoś tam sprawnie idzie. Potem trzeba będzie te badania razem z innymi dokumentami, z paszportem, z moją rejestracją na policji, będzie trzeba to przekazać do biura wizowego i oni wydadzą mi resident permit, czyli pozwolenie na pobyt stały przez... To zależy. Niektóre uczelnie załatwiają od razu na 4 lata, niektóre załatwiają tylko na rok. Zobaczymy, jak to będzie w moim przypadku. Idzie kot, hej! Tu masz miejsce z żarciem, trochę jeszcze jest. Na dół. Nie będzie mnie widać. Widać mnie. Dobra, to tyle. To już koniec naszej dzisiejszej przygody na kampusie, na jednym z kampusów Tonghua University. Tutaj mamy w ogóle taki zarąbisty mural. Wiecie w ogóle, że jak mówię ludziom, że studiuję na tym uniwersytecie, to myślą, że projektuję ciuchy. Nie wiem, czy mój kolor włosów na to wskazuje, ale często ludzie pytają, czy coś projektuję. Nie projektuję. Mural bardzo fajny, no zobaczcie, w ogóle bardzo ładne schody, gdybym jeszcze miała tutaj okazję coś nagrać, to z chęcią zrobię to w tym miejscu, bo fajnie tu jest i tło w ogóle i tak dalej. Dzięki, że mnie oglądaliście, jeżeli chcecie więcej filmów z mojego kampusu, mojego uniwersytetu i tak dalej, albo na temat mojego uniwersytetu, albo cokolwiek związanego ze studiowaniem w Chinach, to dawajcie znać tam na dole i widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie!